W oczekiwaniu na rozpoczęcie 70. turnieju czterech skoczni przyjrzymy się dzisiaj wstępnym kalendarzom letniego Grand Prix 2022 oraz Pucharu Świata 2022-23. Znalazło się w nich kilka ciekawych punktów i rewolucyjnych rozwiązań. Zacznijmy od letniego Grand Prix. Inauguracja tradycyjnie ma się rozpocząć w Wiśle, gdzie zostaną rozegrane dwa konkursy indywidualne. Następnie rywalizacja przeniesie się do Hinterzarten, które było nieobecne w kalendarzu rozgrywek od 2 lat. Skocznia ta powróci jednak do letniego cyklu w zupełnie nowej odsłonie, ponieważ została gruntownie zmodernizowana i, co najważniejsze, przemianowana na skocznię dużą. Jej punkt HS przeniesiono ze 109 na 111 metr. Według przepisów FIS skocznia duża zaczyna się od HS 110, więc oficjalnie skocznia w Hinterzarten będzie teraz klasyfikowana jako duża, choć jej punkt K pozostanie na 95 metrze. Na tym obiekcie zostanie rozegrany mixt oraz konkurs indywidualny. W sierpniu odbędzie się jeden konkurs na skoczni we francuskim Courchevel. Po nieco dłuższej przerwie we wrześniu czeka nas swego rodzaju kazachskie tournée po skoczniach w Szczuczyńsku i Aumatach. Aumaty mają zastąpić w kalendarzu skocznię w Czajkowskim, która zrezygnowała z organizowania letnich zawodów. Na koniec sezonu tradycyjnie rozegrane zostaną zawody w Hinzenbach i Klingenthal, jednak w Niemczech czeka nas mała rewolucja. Zamiast pojedynczego konkursu indywidualnego, jak ma to miejsce od lat, zostaną rozegrane aż 3 konkursy. Piątkowy mixt oraz 2 konkursy indywidualne w weekend. Dzięki temu kalendarz letnich rozgrywek znacząco się wydłuży. Przejdźmy już teraz do kalendarza na sezon zimowy. Pierwsza część sezonu, aż do turnieju czterech skoczni, pozostaje praktycznie niezmienna. Obiekt w Klingenthal ma zostać zastąpiony przez Titize Neustadt i jest to jedyna zmiana w tej części sezonu. Po turnieju czterech skoczni czeka nas nieco dłuższa przerwa od skoków, po czym zawody przeniosą się do Sapporo. Następnie czeka nas Zakopane, loty w Bad Mitterndorf oraz 3 konkursy w Willingen, z czego jeden będzie piątkowym mixtem. Po zawodach w Niemczech do kalendarza Pucharu Świata ma powrócić amerykańskie Iron Mountain. Byłby to powrót amerykańskiej skoczni po 19 latach przerwy oraz powrót tego konkretnego obiektu po aż 23 latach. Następnie po rocznej przerwie do kalendarza powróciłby rumuński Rasznow, gdzie zaplanowano mixt oraz konkurs indywidualny. Zaraz potem zaplanowane są Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Planicy. Po mistrzostwach rozegrane zostaną konkursy w Lahti, turniej Row R oraz finałowe zawody w Planicy. Jednak należy tu zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz. Finał w Planicy po raz pierwszy w historii odbędzie się w kwietniu. Konkretnie w weekend od 31 marca do 2 kwietnia. Cały kalendarz Pucharu Świata uległ więc wydłużeniu o tydzień, przez co Planica zamiast w ostatni weekend marca rozegra swoje zawody w pierwszy weekend kwietnia. Będzie to prawdziwa rewolucja, ponieważ nigdy w historii żadne międzynarodowe zawody skoków narciarskich nie odbywały się w kwietniu. Najpóźniejszy konkurs w historii odbył się jak dotąd 30 marca 1991 roku w Strebskim Plesie na Słowacji. Przeciąganie kalendarza o jeden tydzień ma jednak najprawdopodobniej swoje drugie dno, o którym mało kto mówi. Sytuacja może się nieco rozjaśnić, gdy spojrzymy na kalendarz Pucharu Świata Kobiet oraz jego finałową fazę. Po raz pierwszy od kilku lat nie odbędzie się rosyjski turniej Bluebird, który regularnie pojawiał się w kobiecym kalendarzu pod koniec marca. Zamiast tego dość późno zostanie rozegrany turniej Row R, tak samo jak u mężczyzn. Zwróćmy jednak uwagę, że ostatni weekend nie jest jeszcze obsadzony. Od zawodów w Trondheim do tego weekendu jest jednak tylko jeden dzień przerwy. Nie mogą więc to być zawody w jakimś odległym miejscu. Jak wielu z Was wie, od kilku lat toczy się spór dotyczący zorganizowania konkursów kobiet na skoczniach mamucich. Część działaczy, trenerów i zawodniczek jest temu przeciwna, natomiast spora część robi wszystko, aby w końcu do tego doszło. Sandro Pertile już na początku tego roku zapowiadał, że zawody w Willingen w obecnym sezonie mają być dla kobiet swego rodzaju próbą generalną przed wejściem na mamuci obiekt. Mówił też, że jest bardzo duża szansa na włączenie do kalendarza kobiet na 2023 rok skoczni w Vikersund. Wszystko wskazuje więc na to, że ten wolny termin w kalendarzu kobiet i całe przesunięcie Row R o jeden tydzień to działania zmierzające do zorganizowania historycznych zawodów kobiet w lotach narciarskich. Po przesunięciu Row R o tydzień termin lotów w Vikersund pokrywałby się z tradycyjnym terminem zakończenia sezonu zimowego –
Właśnie dlatego w kalendarzu mężczyzn planica musiała zostać przesunięta na pierwszy weekend kwietnia. Jak widać, przyszłe lato oraz zima zapowiadają się naprawdę ciekawie. Według mnie najciekawszymi letnimi wydarzeniami będą powrót zmodernizowanej skoczni w Hinterzarten, która będzie teraz skocznią dużą, oraz powrót zawodów na skocznie w Aumatach. Jeśli chodzi o zimę, najciekawsze będą zawody na nowej skoczni w amerykańskim Iron Mountain. Prawdopodobne pierwsze w historii zawody w lotach narciarskich kobiet, pierwsze w historii Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym w Planicy oraz pierwszy w historii finał Pucharu Świata w kwietniu. W komentarzach możecie napisać, które wydarzenia kolejnego lata oraz zimy będą najciekawsze dla Was i czego będziecie szczególnie wyczekiwać. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia!